Witamy w epickim komentarzu najlepszych mistrzostw świata na świecie, czyli mistrzostwa świata League of Legends SHR kontra SSW. Za mikrofonem oznaczony, a razem z oznaczonym jest... Inu, siemano! Czyli najbardziej porąbani, najbardziej rąbnięci na łeb i najbardziej chorzy na mózg komentatorzy w polskim YouTubie. Tymczasem faza pików and banów. Pierwszy mecz SHR VS SSW. Czekaj, twoja kawa ci za... Nie musiałeś tego mówić. W każdym razie, po stronie SHR masz bany. Całkiem dobrą kawę, wiesz? Po stronie SHR bany. Alistar, Zilean oraz Rumble. Wszyscy wiemy, co może Rumble wzięty przez Loopera zrobić z drużyną przeciwną. Natomiast... Wiesz co, ja nie wiem, bo nie pamiętam. Jeszcze zbytnio tego nie oglądałem. Cóż. No wiesz co, jak dla mnie jest to dosyć nudne, no ale jak już zaprosiłeś, to jestem. Tak, jak zwykle mi psuję od pierwszej chwili. Dobrze, jeżeli chodzi o piki, po stronie SHR mamy na topie prawdopodobnie Ryza. Na dżungli? No, co tam wybiorą? Na dżungli mamy Kazika. Kaziak. Oraz... Dane. Jako support. Po stronie Samsung White na topie znajdziemy Maokaja. Jako AD Carry pójdzie Twitch. Co na topie Maokaja? No bo tak. Nie lubiłem pikać na top Maokaja. No, to jest bardzo fajny pik. Też będę musiał spróbować. Wiesz co, przy naszej następnej grze. A propos Maokaja, ty pamiętasz tego reworka, co teraz niedawno wychodzi, nie? No. Całkiem przyjemny w sumie. No, jego wygląd zostanie zmieniony. Zobaczymy, będzie bardziej drzewny. Natomiast a propos pików dalej. Na AD Carry mamy... No, w każdym razie, po stronie Samsung White, jak już mówiliśmy, po AD Carry, jako AD Carry jest Thresh. Do dżungli pójdzie Jarvan. Jako support dla Impa będzie Thresh. No, w tego Gnara to raczej wątpię. Gnara na LCS-ach się nie pojawia. Ale zobaczymy. Znaczy się, masz na myśli, że supportem AD Carry jednocześnie będzie Thresh, tak? Nie. Ja to właśnie powiedziałeś. Oni się zamienią zaraz, że wsparciem Threshem dla Impa, czyli AD Carry Samsung White, będzie Thresh. Natomiast po stronie Storm Horror Royal Club na bocie zauważyłem... Doszły nam nowe piki, Tristana... Tristana oraz Oriana na midzie. I w tym momencie również zobaczyliśmy Jace'a na midzie po stronie Samsung White. Jarvana na dżungli. Tak. Jace na midzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wiemy, Pawn to jest to. Pawn potrafi równać Jace'em. No cóż, zapowiada się dosyć ciekawie, zwłaszcza, że... Cóż, wydaje mi się, że Maokai jako apek jest całkiem dobry, chociaż jako tank jest znacznie lepszy. Ale on tutaj go będzie budował na tanka. Na apę tanka właściwie. Tak trochę jak Swaina, nie? No całkiem ładnie ten puchar, jak ci się wydaje. No nie powiem, nie odmówiłbym takiego w domu. Wiesz co? Kupimy kiedyś taki na spółkę, napijemy się z niego. Tak, pewnie. Szota. Szota. Pozdrawiam takie szoty. No dobra, w tym momencie czekamy, aż się gra załaduje. Fajne mają te pałki, nie? Tak jak Shen na nowym skinie też ma takie. Przy starym skinie. Na SKT chyba ma takie. Tak, tak. Ale całkiem przyjemne. No, tutaj widzimy naszych kolegów po fachu komentatorów. Wiadomo, kto jest lepszy. Oni są cicho, my jesteśmy głośno. Wiadomo. Face to face, czyli... No i widzę, skiny jak zwykle. No to prawda, ale nie wszyscy, nie. No ale... No, Korne nie stać na skina. No cóż. Są tacy, którzy klepią biedę. Bywa. Studenci, biedni. Jak to? Przecież obywamy wszystkie skiny. W tym momencie rozpoczęła się gra. W niebieskim narożniku. Jako na wspaniali po prostu, jako SHR. Miażdżący, SHR, niebiescy. Natomiast w górnym, prawym narożniku... No poczekaj, aż go nie pokazali. Zobacz, oni znowu klaszczą. Jej! Brawo! W górnym, prawym, czerwonym narożniku, wkurwieni na maksa, bo czerwoni, są SSW, czyli Samsung White.
Witam. W ogóle zastanawiam się, skąd wzięły się te nazwy. Samsung White się wzięło dlatego, że Samsung jest ich sponsorem. A SHR prawdopodobnie też jakaś firma ich sponsoruje. W ogóle, wiesz, większość nazw... Tak przyjemnie schowa się przy ładzie, nie? No pewnie. Dobrze, że w sumie oni tego nie widzą. Bo by się złapali za głowę, nie? Banda debili. Cześć, stoimy przy waszym bardzie. Zrobicie coś z tym, czy nie? Nie, ale dobra, oni tego nie widzą, nie możemy tak. Tutaj, dwie drużyny tuż obok siebie. Czy to się skończy jakimś epickim fightem na pierwszym levelu? O! Uzi tutaj hardkorowo wskoczył w połna. Widzę, że... No, czyżby? Nie. Połn zwiał! First blood dla Jervana! Bardzo ładny kite ze strony Jace'a. Tutaj naprawdę... Przypuszczałem, że on zginie. No teraz muszą się wycofać. No i wycofali się. Jeden kill dla SSW. Co prawda ledwo, ale na początku no cóż, wygrywają. 1-0. Dokładnie, 1-0. Chociaż w tym przypadku 0-1. Oj, czepiesz. No, w tym momencie drużyny idą sekurować swoje buffy. Reklamujesz Coca-Cola Zero? Nie. No to nie ja, to lolkom. Czy to jest ten sponsor? Weź byś rzucił swoje reklamy, co? Na co mam przecież komentować? Twoją mordę? Nie komentować, tylko reklamować. Piwo na przykład, nie wiem, no prywatkę. Ale no ty jakbym coś dostał za to, to może i tak, a tak to nie ma sensu. Postawię ci piwo też. Tymczasem widzimy tutaj swap lane'ów. Bot, który powinien wedle przyrodzenia być na bocie, w tym momencie znajduje się na topie. Normalka. Natomiast top, który jest w tym momencie dosyć dziwny i jest... Na bocie. Na bocie. Top jest na bocie, bot jest na topie, wszystko pięknie, ładnie. To lubimy. No i jeszcze mid powinien być na dżungli. A dżungla na midzie. Nie, no dżungla powinna iść ciawku, moim zdaniem. No w sumie, co się ma dżungler wysilać, nie? Tutaj widzimy próby harasu ze strony SSW. Całkiem udaną. No, coś tam im walnął, ale no, żeby to było dużo, to nie zostali, tak. Zobacz, parę last hitów pewnie poszło. No parę, tak. Aczkolwiek, no bardzo, tak. Pokazują nam tutaj Impa, on jest rudy? No. Rudy. Imp. Nie, żebym miał jakieś uprzedzenia do rudych, sam jestem trochę rudy, no ale... Ty jesteś całkiem rudy, jak na ciebie patrzę. Jestem całkiem rudy. Tak, ty jesteś upośledzony, to już nie moja wina. Dobrze. Jak tutaj widzimy, SSW stara się bardzo outfarmić SHR, co im jak na razie całkiem dość ładnie wychodzi. No nie wiem, bo nam przełączyli. No ale spójrz choćby na farmę. No tutaj Jace. Jace pobija w farmie Orianę, co jest dość nietypowe, bo Orianna to jest wiadomo mistrzyni farmienia, co widać chociażby na załączonym obrazku. Spokojnie, zaraz się odrobi. Ile? Jeden minion? No teraz tak, przed chwilą było 8. No tutaj SSW odpuściło na chwilę topa, SHR sobie na spokojnie odrobi straty w farmie, jak widać już są właściwie na tym samym poziomie. A na midzie Orianna bezpiecznie, połn puszuje. Widzę, że dosyć agresywnie SSW gra. No właśnie, tak bardzo wyraźnie agresywnie. Zobaczymy, jak to się skończy. Powinien tutaj zaraz przyjść Kazik oraz Jarvan, ale widzę, że Thresh z Jarvanem planują jakiś wspólny wypad. Thresh lubi roamować tutaj wyraźnie. Widzimy znowu, słuchaj, swap lane'a. Tak, bo bot się z powrotem znalazł na bocie, top na topie, czyli już bardziej normalnie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to... Nie no, wiesz, to i tak jest dosyć mainstreamowe, nie? No prawda. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że obie drużyny są azjatyckie, a azjatycki styl gry jest zupełnie inny od europejskiego. Chociażby, no, nie wiem, na europejskich LCS-ach to może na jednej, może na dwóch grach w całych LCS-ach zobaczyliśmy roamującego supporta. A tutaj proszę, pierwsza gra włączona i już. No. W sumie widzę opanowanie dżungli ze strony Jarvana. Tak, będzie tak. Jakiś dive, widzę. Oj, dive hardkorowy na Orianę, widzę, tak? O, dobrze. No. Widzimy Jarvan 2-0. Pound się postarał, Pound ustatkował wieżę, Dendy przycksuł wszystko. Dziękujemy, dobry support. Ale to już wiesz, dobrze mieć
jakiegoś sfidowanego junglera niż tak. W tym wypadku, nie wiem, tak średnio minowego. Tak. Well played, dobry talerz. Natomiast należy spojrzeć również na wizję. Zobaczcie, że po stronie SHR kompletnie nie ma wardów. Tutaj dosłownie dwa wardy, jeden na topie, jeden na bocie. Natomiast SSW już przejmuje kontrolę nad całą mapą. Nie, ma... no słuchaj, musisz jeszcze zauważyć, że SSW właśnie zajmuje... O, tutaj World Wars. ...większą część dżungli. No widzę Kazik teraz próbuje to jakoś opanować. W tym wypadku, no nie wiem czy ze skutkiem. Zobaczcie, że dopiero szósta minuta i ile pingów już poszło. To naprawdę widać, że to są gracze na najwyższym poziomie i wiedzą co znaczy dobra wizja. No, no wiesz, dobra wizja nie jest zła, aczkolwiek w przeciwieństwie do polskich graczy my tych wardów w ogóle nie kupujemy. No i tam, ja kupuję czasem. Jak, głównie jak jestem supportem. Tak! Raz na 30 minut. No, to i tak lepiej niż ty. Przepraszam bardzo, ja nie gram supportem. Czego ode mnie oczekuję? Nie, no wiesz, no, w sumie mogę kiedyś zagrać takim, nie wiem, supportem, chociażby Tristaną. Tak, tak bardzo supportowy support Tristana. Pozdrawiam. Próbowałeś? Czym ja nie grałem? Ja brałem na topie, grałem. Proszę się. Dobrze. No ale na topie nie supportujesz. Znaczy, rozumiem, że supportowałeś topa, tak? Oczywiście. No i wszystko jasne. Dobrze. Można się tego było po tobie spodziewać. Dobrze, wróćmy może do komentarza. Twoja kawa przyciąga moją uwagę. Zaraz ci zrobię. Wróćmy do To było dosyć takie podtekstowe w twoim wykonaniu. Dobrze, wróćmy tymczasem do gry. Jak widzimy tutaj obie drużyny robią sobie buffy. No i miderzy posiadają blue. Tak, miderzy. Już nie wiem jak z Tristaną. Z Tristaną. Tristaną nie jest miderem. Tutaj widzimy SSW wyraźnie się pokazuje w dżungli przeciwników. Myślę, że zaraz coś zrobią. Myślę, że ta... bardzo starają się tą Orianę zmiażdżyć. Zautwar mi się, Jezus Maria, co się dzieje z moim wideo. Dobra, już. No, hej! Hello! Co się dzieje z moim wideo? Prawdopodobnie twój monitor siada. Hej! What the shit? No już, dobra. Rzekomo. Przepraszam, drobne problemy techniczne. Coś się chyba odpięło. A nie, to tylko twój rozporek. To naprawdę nie było potrzebne, Inu. Tutaj widzimy, Pawn puszuje mida. I to dosyć agresywnie. Tak. Stara się ze wszystkich sił. No, no teraz to spierdala. To nie nasza wina. Teraz to spierdala. Widzimy... Widzę jakąś próbę ganku ryża, ryżego na topie. No, w ogóle zobaczymy, bardzo agresywny Jarvan, 2-0. Ło, tutaj wjechali po niego. Pawn pięknie z mida przetrąbnął. Orianna teleport kompletnie bezsensowny w tym momencie. To są dwa kille dla SSW. Za kompletne no i jeszcze zero. Nikt nie padł. Widzimy prawdopodobnie... Nie no, idzie Kazik, także pewnie odpuszczą. Tak, tak, odpuszczą. Natomiast... No chyba, że chcą mu dać tripla. Aczkolwiek wydaje mi się, że przy trójce nie wiem, ciężko byłoby mu zrobić. Tak, raczej by się wybronili. Ale bardzo... Przy tym CC-ku jest to zdecydowanie możliwe. No tak, tam Maokai mógł na spokojnie zesnerować. Jarvan podbić, Maokai też możesz go podbić. No, Jace po prostu by go zboostował. Tutaj widzę powtórkę. No, bardzo ładnie po prostu złapane SHR. SSW kompletnie tutaj ich zoutplayowało. I o to chodzi. Przenosimy się na bota, no i do dżungli. Orianna, jak wiadomo. Typowy jungler. Idzie farmić w dżungli. Oczywiście. No gdzieś tam, po co by tutaj Jace'a obijać, nie wiem. Spróbować. Wydaje mi się, że ten Kazik powinien już zacząć gankować, tak. Nie widziałem go jeszcze na żadnej pomocy, może nie miał okazji czy coś, no. Nie, bo właśnie należy zobaczyć te kompletnie dwie odmienne gry junglerów. Jarvan bardzo agresywny, to zresztą widać, 3-0.
bardzo ofensywne, bardzo częste ganki, a Kazik nic. No, Nie pokazuje się, farmi to tylko. jest taki typowy farmer, no Tak, ale... właśnie, zobacz, to wyraźnie widać w farmie. Jungle, który ma przewagę 20 farmy, to wyraźnie dużo dłużej siedzi w dżungli. No, ale przewaga 20 farmy, a 3 kill. Nie, no, no nie wiem, myślę, że Kazik oddałby te kille, aczkolwiek no, nie jestem do końca przekonany. Cóż, myślę, że ten... To zagarnięcie dżungli przez Jervana też mogło mu Tak. jakoś poszkodować te szyki. Nie, masz rację. Zdecydowanie, Jarvan tutaj zdecydowanie lepiej gra dzisiaj. Pokazuje zdecydowanie lepszy show od Kazika, jak na No razie. to jest, wiesz, początek gry, 11 Dokładnie. minuta, Zobaczymy, co będzie 17 później. sekund, zobaczymy za chwilę. Za to może w przerwie. Nie tam po co w przerwie. Proszę, piwo zawsze dobre, nie? No dobrze, to otwieraj. Zdam się na twój instynkt. Mam nadzieję, że nie będę po tym chory. Ach, ten dźwięk otwieranego browara. Lepiej byś się wziął za komentowanie, bo się coś dzieje. Widzę tutaj jakaś... Tak, tutaj widzimy, już obie drużyny grupują się koło Dragona. 12 minuta, akurat czas, żeby zacząć się starać o pierwszego Drake'a. Wydaje mi się, że SSW spokojnie go weźmie. Tak, no bo... tutaj będzie nawet uncontested dragon kompletnie. To SHR nawet nie ma jak próbować go zestealować. No i bardzo łatwe, bezproblemowe dragon dla SSW, którzy w ten sposób powiększają swoją przewagę do 3 i prawie pół K-Golda przewagi, co już jest dość solidną wartością. To są no dwie absurdalnie wielkie różdżki, albo 2 KW i jeszcze kawałek. No myślę, że spokojnie mogliby tutaj kupić parę itemów. Zobaczmy, jak tam oni wyglądają w farmie. No widzę zdecydowanie Maoka i te kilka farmy, aczkolwiek nie ma go teraz na topie. Ale, myślę, że Ryze się odrobi. Ale zwróć uwagę na to, że Maoka i na pewno ma więcej golda, bo ma dwie asysty. Tak, dwie asysty, Ryze ma jednego deada, no. Aczkolwiek przypominam ci, że dobra farma jest nawet lepsza niż ksucie. No ja wiem, ale mimo wszystko jednak, wiesz, 5 farmy przewagi to nie jest równoznaczne dwóm asystom. Nie jest aż taka duża różnica. No ta przewaga cały czas się zmniejsza, no widzimy w dżungli Jarvan też jakoś odrabia tą przewagę, aczkolwiek chodzi z Jace'em, starając się jakiś większy ganku. To myślę, że teraz wezmą wieżę. Wieża powinna na topie paść, ale już dawno nie padła. No tam ma okej, spokojnie puszuje. No, będzie wieża. Druga dla SSW, przy 0 dla SHR. Tutaj kompletnie... No to już ta przewaga wzrosła praktycznie do... No prawie 5, nie, 4K Golda. 4K Golda, no. Ponad. Nie, wyraźnie mecz należy do SSW. Zobaczymy, jak to się potoczy, no ale tak, może... 4K Golda to nie jest taka różnica. Mamy nadzieję, że SHR zaliczy. Poczekamy jeszcze na 5 na 5. Widzę tutaj następna wieża, a raczej pierwsza wieża od SHR. Tak. Ucieczka. Tristany. Ładne odepchnięcie w stronę 0. Możliwe. Nie, ładnie, już odpuszczą. Ładnie. To przewaga może jeszcze zmaleć. Nie no, nie jest powiedziane, że skarbnik liczy Kamebacka. Może się tak zdarzyć. No zobaczymy. O, czyżby? No tutaj Mata w bardzo złej sytuacji. Nie, ale nie. Nie. To się skończy killem dla SSW. Czuję to. Nie. Taki snajper, kurwa! Jaki snajper, co pięknie! Po prostu, kurwa. I następny, no to mamy już 0-6. No zasadniczo można powiedzieć, że ta gra już jest właściwie wygrana. Czy no to i po, następną trzecią wieżę. Tak, czy to potrwa 10 minut, czy 30, to właściwie SSW w tym momencie ma taką przewagę. I to nie tylko chodzi mi teraz o Golda, czy o Objective, ale po prostu... Kompletnie jest SHR outplayowane przez SHR SSW. Są w sumie tacy rozbici, nieogarnięci. Tak, ten tak. Nie wiem, może są niewyspani, za mało ryżu zjedli. Osobiście sam bardzo polecam, ryż jest dosyć dobry. Tak, a popijemy właśnie ryżowe piwo. Widzę, że mamy powtórkę tutaj z tej z Mega tego Snipe. Zajęcia. Mega Snipe! No sobie, pięknie. Jak go idealnie trafił. Idealnie, tak. Widzę, że tutaj Tristana... Ach, wrzucili nam. Chciałem, że jeszcze powtórkę z Tristany zobaczymy. Trudno.
Lepiej był ten. 0,6 dla SSW. No, naprawdę, wydaje mi się, bardzo zła sytuacja. Że ten Kazik tak kuleje w tym wypadku. No, mogły być trochę bardziej agresywny, chociaż w tym wypadku, no, nie ma za bardzo jak. Tak, tutaj Kazik zdecydowanie dużo stracił przez to, że nie tak długo nie gankował i po prostu w tym momencie nie bardzo ma jak wrócić do gry. Wow! Następny sniper shot, piękny. No, na początku gra była Eden Diego, teraz Pawn robi im grę, naprawdę. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale... Czekam na więcej snajpów. Czy zostanie królem snajperów? Oczywiście. Caitlyn na ulcie wysiadła. No, widzimy następną akcję. Tutaj. Piękne tutaj wbicie. Odepchnięcie ze strony Janny, no ale ta Tristana w sumie... O. Pierwszy kill honorowy taki dla SHR, natomiast cały teamfight zdecydowanie dla SSW, które złapało dwa kille oraz wieżę. Ale support tylko padł, no to nie jest jakaś tam... Myślę, tego killa to im w sumie tak oddali honorowo, tak jakby, nie? Żeby nie było, że tak się czują, tak źle. No, wydaje mi się, że po prostu ten support opuścił tą sytuację i... Widzimy tutaj dosyć ciekawą zagrywkę, wypchnięcie... Wypchnięcie wrata, dokładnie. Wypchnięcie wrata, który zaczął zajmować się też minionami. Morderczy wrat. Ciekawa opcja, muszę to kiedyś wypróbować. Może to jest dobre do frizowania lane'a. O, tutaj zobaczmy. Jeszcze raz. Turkę. Bardzo ładny ult Oriany, na pewno. Tutaj mata... Widzimy wbicie Thresha, wszyscy go sfokusowali. Mata, myślę, niekoniecznie się tutaj przyciągał. Ładnie złapał. To przyciągnięcie nie było konieczne, aczkolwiek... Tak, bo hak był dobry, aczkolwiek nie powinien się chyba do niej przyciągać, mi się wydaje. No bo w tym wypadku gry myślę, że może spanikują czy coś, oni mają dosyć wysokie nerwy, dosyć wytrzymałe i nie panikują, tak jak, no nie tak. Wiem, mi się nieraz wpadną na mnie w piątkę gdzieś wszyscy z krzaków, oh, zaraz mi ręka. No! Bardzo ładny tutaj styl, ale uciekł. Ładny styl, mógł wykorzystać ucieczka. Ten latarnię Thresha, no ale już dobrze. Ale nie ma co się czepiać. Zwiął swoim escape mechanizmem. Tutaj widać, SSW idzie po kolejnym. Następny break, no już przewaga Golda rośnie coraz bardziej. No w tym momencie to jest 7K Golda. Po Dragonie będzie 8. Jesteś wyliczony. Widzę, nie udało im się destilować. Tak. Więcej, 6, 8,5. No tutaj już naprawdę powoli SHR się zbliża do momentu przewagi w Goldzie, który po prostu... No to już wydaje mi się, że będą finiszować, znowu ci się psuje. Ekran, nieważne. W każdym razie to już jest przewaga, która naprawdę jest ciężka do odrobienia. No i myślę, że ta przewaga pozwoli im wygrać grę. Zobaczymy. Cóż, nie przeliczę się stawiając, że SSW powinno to wygrać. Tak, zdecydowanie. Pierwsza gra będzie należała do SSW. Zobaczymy, jak druga. Mam nadzieję, że SHR wygra drugą, tutaj... bo ja mam ochotę na 5 gier tutaj. No, gra w ich wykonaniu jest całkiem interesująca. Jest na co popatrzeć. Tak. Są cycki. Co prawda dosyć mało. Są cycki, jest fajnie. Co prawda dosyć mało, no ale są. Są haki Thresha. Podwyższy pasno haka. Haki Thresha. 50 twarzy Greya. Widzę tutaj... Dosyć agresywne zagranie ze strony SSW. SHR musiało się wycofać. Jak zwykle. No ale SSW widzę, że nie jest tak do końca agresywne, no bo... No dosyć ich nie pogonili. Widzę no, tutaj, następny o, tutaj tak, gwiazd. Wbicie. Kola leży, nawet nie ma o czym mówić. Razem z wieżą tutaj pewnie. Ult Oriany kompletnie zero... nie trafił zero nikogo. Efektywności. Tak, zero efektywności, nie trafił absolutnie nikogo. Pawn bardzo się stara snajpić dalej. Widzimy następne wbicie. Tymczasem kolejna wieża, teraz już wewnętrzna od bazy, została zniszczona. Inhibitor. Razem z inhibitorem, nie wybronią tego SHR. Jestem przekonany. Przykro tak w sumie, zobacz. Ten Kazik taki biedny, w ogóle no. Nic nie może zrobić. No, myślałem, że tego nie zniszczą.
Żadnej wbity ze strony Kazika. No bo Kazik, żadnych obrażeń. Kazik tutaj zrąbał na samym początku. Powinien był gankować. Póki jeszcze mógł. On ma strasznie mocny early. A on to early całe zmarnował na tak, junglowanie. Powinien, moim zdaniem powinien wymaksować Q. I Q daje dosyć dobry damage na odosobnieniu. Oczywiście, proszę cię. No, dwa razy Q i tank nie żyje. No. Nie ma o czym mówić. Widzimy powtórkę z tak, dobrego ładnie, tanka. Ładnie złapany Rise. Gwiazd. Teraz spójrzcie zaraz na ulta Oriany. Tutaj. Proszę, ult. Kompletnie nikogo. Nie, no tylko no, Maokai dostał. Tylko Maokai. Ledwie, jak to się mówi, pospolite ruszenie. Tak. Połon się wyflaszował, Maokai dostał, przy czym on ma tyle odporności na magię, że prawie że tego nie poczuł. Więc naprawdę, widzę nie ma o czym gonitwę. Mówić. Tak. Drzewiec goni Kazika. Oj, o, jaki zjedzony, Jezu. O, dobry flash, ale przyciągnięcie. Widzimy dobry no, root kompletne, Maokaja. Kompletny outplay. To nawet nie ma o czym mówić. No, przewaga w goldzie. Zastraszająca po prostu. 12k golda. Tutaj Twitch sobie dansuje pod baronem. Don't stop the party. Całkiem fajny jest ten skin. Everybody dance now. Tum, tum, tu, dum. Tum, dum, tu, dum. Widzę baron bez problemu śmiało ciało. Wyginam śmiało ciało. Dla mnie to mało. Dobra, Maokaj. Maokaj, widzę baron bez problemu zrobiony. Tak. W tym momencie coraz większa Twitch przewaga pewnie pójdzie po Reda. Widzimy tutaj chyba tylko jedna wieża ruszona przez SHR na bocie. Tak. Sześć wież dla SSW. W tym momencie myślę, że SSW będzie starało się skończyć tą grę. Mają ogromną przewagę w goldzie. Ogromne no, możliwości. Oni są nauczeni, żeby się nie poddać. Zobacz, ten Maokai tankuje tą wieżę bez najmniejszych problemów. Tak. Wieża kolejna dla SSW. Ogromna przewaga w Siódma. Goldzie. Baron, którego na pewno wykorzystają jeszcze bardziej. No cóż, ten trochę czasu minęło od tego barona. Nie widzę, żeby się jakaś akcja organizowała. No myślę, że będzie on średnio wykorzystany. Nie. Cofnęli się, wszyscy kupili itemki i teraz idą mordować. Widzę, że Jace już ma przebicie na początku, żeby nie musiał się męczyć. A pewnie. Tutaj z kolei Tristana na tego Maokaja i Jarvana. Człowiek Maokai no trochę defów ma. Ale głównie na magiczne. No, zaczynał z Ryzen, więc nam się bardziej opłacało. No, to jest prawda. Czy widzimy podstawą przebicie. Musi być. Oj, Dickery Twitcha. No po prostu pospolite ruszenie. On tego przebicia nie potrzebuje, procentowy damage w zupełności mu wystarczy. Natomiast, jak widzimy... Botorek i Yomu potrafią robić prawdziwą miarkę. Powinny mu wystarczyć w tym tak, meczu. To jest prawdziwa miarka. Nie musi on natomiast fokusować żadnych tanków, nie musi on być Ryza, nie musi on być... Looper, piękny root. Po Uzi, dziękuję, Uzi poszedł. Spać. Widzę, Zero też tym swoim ultem nie jest zbyt przydatny. Tak. Imp tutaj spokojnie puszuje wieżę, Dendy ultem załatwił Kazika. W tym momencie wydaje mi się, że to jest koniec gry, proszę Państwa. Tak, w tym momencie SHR no już widzę, nie ma... Widzę, bawią się jeszcze z nimi trochę. Tak, w tym momencie SHR już nie ma szans tego wybronić. I w tym momencie 1-0 dla SHR. Dziękujemy za grę. Do zobaczenia w następnym odcinku naszych epickich komentarzy. Żegnają się z Wami. Ino! Oraz oznaczony. Do zobaczenia. Cześć!